jak nastrój przed meczem, jak wyjazd? Bardzo fajnie, miła atmosfera w busie. Myślę, że będzie ciekawy mecz. Cieszymy się, że jedziemy przy organizacji klubu na taki fajny wyjazd i myślę, że będzie ciekawe widowisko. Jedziemy z dzieciakami, także radocha wielka. Chłopaki pierwszy raz pojadą na mecz takiej reprezentacji. Oczywiście, no i super. Uważam, że super pomysł, super wyjazd. No, będzie pewnie punkt do punktu. Będzie ciężko, ale... No, myślę, że dyszką do przodu dzisiaj. Wygrana dla Polski, ale wynik ciężko obstawić. Świetny mecz na razie. Obstawiam, że będzie 80-70 na Polski. I przejdziemy dalej. Nie no, dopingujemy tutaj chłopaków razem. Bardzo mi się podoba. Na pewno widać, że chłopaki ciężko trenują. Bardzo chciałbym grać tu kiedyś. Jesteśmy w stanie dogonić Izrael i to myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Bardzo fajnie jest. Wygramy, nie wygramy, ja go wstawię. Wygramy na pewno. Hala naprawdę robi wrażenie. Jest ogromna. Atmosfera na trybunach również świetna. Mecz bardzo wyrównany. Wynik po pierwszych dwóch kwartach był na naszą korzyść. No ale niestety nie udało się. Świetny mecz Slautera. 30 punktów. A zespołowa gra ze strony Izraela sprawiła, że źle to wyglądało i przegraliśmy. Bardzo było fajnie. I myślę, że jeszcze parę razy tu przyjedziemy. Mega fajne show. Szkoda, że przegraliśmy. Brakło naprawdę niewiele. No co, może następnym razem.